Cześć! Słuchasz podcastu Jestem Kobietą, marki jest Wiżuteria. Rozmawiamy tutaj o wszystkim, co dotyczy kobiet. To przestrzeń, w której razem z naszymi gościniami będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas lepszym miejscem. Ja nazywam się Marta Dyks i poprowadzę dla Was tę rozmowę. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić Cię do ocenienia naszego podcastu na Spotify poprzez wystawienie wybranej liczby gwiazdek, zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. I podzielenia się przemyśleniami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku jest Biżuteria. Za wszystkie recenzje bardzo dziękujemy. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. W dzisiejszym odcinku będzie o kobiecości. Mam nadzieję, że to się stanie już pewnego rodzaju tradycją. A jak o tradycjach mowa, to porozmawiamy również o nich, bo jesteśmy w grudniu, święta zapasem, koniec roku, początek nowego roku przed nami. A mam takie poczucie, że to jest taki czas, właśnie tradycji, myślenia o tych tradycjach, rolach, obowiązkach. Chciałabym też porozmawiać i móc powiedzieć, że jest to czas życzliwości, podsumowań i nowych planów. A o tym wszystkim, mam nadzieję, porozmawiam z kobietą, która o kobietach wie dużo. I mówię, mam nadzieję, nie bez powodu, bo szczerze nie wiem, czy dojdziemy chociażby do drugiego punktu tego mojego świetnego planu, ponieważ moja gościn jest świetną kompanką do rozmów. Być może po rozmowa potoczy się w zupełnie innym kierunku. Tak czy siak na pewno będzie super. Yy, no, I co strasz, więcej? <laughs> czekaj, czekaj, bo ja tu mam jeszcze dużo do powiedzenia o tobie. Robię takie, wiesz, nabudowuję. Yy, co więcej, Moja dzisiejsza rozmówczyni nie udziela za wielu wywiadów, co dla mnie jest bardzo dużym zaszczytem, że dzisiaj mogę tutaj z Tobą porozmawiać. Ale też przyznam, że trochę napawa mnie to niepokojem, bo wisienką na torcie jest fakt, że yy, ona zawodowo zajmuje się, yy, wyst zawodowo występuje w roli prowadzącej, więc dzisiaj trochę odwrócimy tę rolę i no tak, wydłużyłam ten moment niepewności już no, jakby <laughs> maksymalnie. Ale nasi słuchacze chyba i tak już wszystko wiedzą z okładki dzisiejszego odcinka Aleksandra Kwaśniewska dziennikarka z wykształcenia psycholożka, prowadząca jest. Miasto Kobiet. Tak jest witam serdecznie. Uch. No dobra, to nie, teraz no powiedz mi, jak ty się czujesz w roli gościni, a nie prowadzącej? Bardzo dobrze szczerze mówiąc. Nie, ja nie mam czegoś takiego. Są, mam koleżanki, które twierdzą, że czują się niepewnie kiedy te role są odwrócone, to ja jest wspaniale, tak, bo, bo z... ja, to mój ulubiony temat. <laughs> wspaniale. Nie, bo jest jakaś taka teoria, że albo niby teamy się dzielą, że lepiej, fajniej, łatwiej być prowadzącym albo, no, albo prowadzonym. Tak. Rzeczywiście tak. Nie, no znam osoby, które, które mówią, że właśnie strasznie, że jak są w robocie, to to czują się pewnie, a, a jak właśnie muszą usiąść na tej kanapie i zgodzić się na jakieś przepytki, to, to czują się z tym źle. Ale ja, ja nie do końca to rozumiem, dlatego że wychodzę z założenia, że no, ciężko mnie zagiąć pytaniem na mój temat po prostu. O nie, rzucasz ja, mi wyznania. <grym> ale nie ja uważam, że dziennikarstwo w ogóle, no wiesz, no to tu chodzi o rozmowę. No rozmowa to niekoniecznie musi polegać na zaginaniu kogokolwiek. Ja nie jestem fanką tego typu dziennikarstwa. Natomiast um, um, a wiesz, a jednak po tej drugiej stronie, no to masz to poczucie odpowiedzialności. No wiesz, No, spoczywa no mnie na, to osobiście przeraża póki co. Jeszcze tak, tak. tak. Ehm, słuchaj, no. Chciałam Ci powiedzieć, że to na pewno, znaczy oczywiście, że z każdym kolejnym będzie Cię przerażało coraz mniej, aczkolwiek powiem Ci, że ja to już, już robię bardzo długo, bo ja w samej Vivie pracowałam, z, Boże, nie wiem, z 18 lat myślę, w sumie jako, jako, z, jako współpracownica, tak to się mówi? Taka, że nie jesteś na stałe zatrudniona w redakcji, tak. tylko jako, jako freelancer, ale jakby regularnie robisz wywiady. I ja za każdym razem, mimo że ja w ogóle uwielbiałam to, mówię w, prze w czasie przeszłym, bo no, rzeczywiście, odkąd pojawiło się Miasto Kobiet, ja nie, nie mam czasu już też na, na, te, na te wywiady pisane, bo to jednak jest bardzo dużo pracy. Natomiast. Jak, jak, jak się tym zajmowałam, to naprawdę, wiesz, ja, ja sama sobie zgłaszałam tych rozmówców, więc to były osoby, z którymi ja naprawdę bardzo chciałam porozmawiać i, i byłam generalnie bardzo podekscytowana, że będę miała tą okazję, żeby się z nimi spotkać. A ja mam i w ogóle takie poczucie, pytania. że u mnie na przykład im wyższa ekscytacja, tym jeszcze wyższy ten poziom takiego... Jakiegoś, stresiku. no nie chcę mieć ale jakiegoś stresiku, stresiku, bo wiem, że to są osoby, których ja jestem bardzo ciekawa. Tak, no właśnie, boisz się trochę, że to jest ta szansa, którą, którą tak. zepsujesz. Nie? Moja jedyna ja, szansa. Ja mam, ja, no więc ja wyobraź sobie, mimo że naprawdę trwało to wiele, wiele lat, za każdym razem, przysięgam ci za każdym razem, kiedy dzwonił budzik w dniu, w którym miałam umówioną, umówiony wywiad, pierwsze co robiłam, to chwytałam za komórkę i miałam nadzieję, że tam jest SMS od tego. Tej osoby, z którą mam przeprowadzić wywiad, że przekładamy na jutro. Bo wiesz, ja mam taką... Taki tak, syndrom. jeszcze masz dodatkowy tak, dzień na przygotowanie. Tak, bo ja mam syndrom surowej uczennicy i ja, więc ja, ja uważam, ja, ja czuję, że ja jestem wiecznie nieprzygotowana, że zawsze jeszcze mogłabym trochę no, docisnąć. Co jest... Co no jest Bardzo co jest mocno brudny. gdzieś mi to tak no, wybrzmiewa to, to bardzo mocno. Tak. To, więc, więc ja nigdy mam... nie jest wystarczająco dobrze. No, że zawsze myślisz sobie, że jeszcze można, a gdyby jeszcze, a gdyby te notatki pod poduszką chociaż położyć, to jeszcze coś by w nocy w głowę weszło. Tak. Więc mi się zawsze wydaje, że jeszcze mogłabym się lepiej przygotować. Ale oczywiście po tym, jak już siadałam do tych rozmów, to, to bardzo się cieszyłam, że, że mam, mam, mam okazję z tymi osobami rozmawiać i. Mi się i wydaje, że właśnie jak wchodzi dobrze. druga osoba, wchodzi też druga energia, że to nie jest taka kłopotka, tylko tak. faktycznie jest to, jest to forma rozmowy, takiej, która też jakby obustronnie coś daje, i to chyba, to chyba bardzo pomaga. No dobra, przejdźmy no. Do, yy... do tematu. No. Słuchają nas dziewczyny w różnym wieku i zaczniemy sobie tak trochę na śmiesznie, eee, Bardzo lubię na, śmiesznie. na śmiesznie, zobaczymy co, co z tym zrobisz fantem, co prawda yy, ja mam jakiś taki straszny personalny problem w tym roku, bo mówię o młodzieżowym słowie roku. A. To jest Kurczę. pierwszy rok, kiedy ja jestem strasznie rozczarowana, ale to jest moje personalne zdanie. Jak to, cię usatysfakcjonował? Ona maksa? Tak? tak, ja głosowałam <laughs> na śpiulkolot w zeszłym roku. Ale ta, tegoroczna essa, no nie, no, no mi bardzo nie, ja byłam bardzo, bardzo mi przykro było. Ale może tak, dla y, co, dziewczyn, ja nie... pań, które nie wiedzą, to może no szybkie podsumowanie zrobimy. Mm, młodzieżowym słowem roku Została wybrana essa, i jak podaje słownik języka polskiego PWN, jest to coś łatwego, co przychodzi, co przychodzi łatwo, dlatego że jesteśmy wyluzowani, stąd mamy essa luz. E, często wy występuje to jako okrzyk radości, triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie. I teraz tak, przyznano również nagrodę jury. I kapituła za najciekawsze językowo słowo uznała słowo odklejka, co już gdzieś tam no, bardziej mi wybrzmiewa i rezonuje. I to słowo oznacza stan, ewentualnie osoby, które są oderwane od rzeczywistości. I ten aspekt dotyczy nie tylko zachowania, samopoczucia, ale również oceny wypowiadanych treści. I teraz moje pytanie, Aleksandro, do ciebie. Komu lub czemu ty przyznajesz esse i odklejkę w tym roku? Jezu, ja nawet nie jestem pewna, czy ja dobrze rozumiem. Wiesz, ja mam taki trochę problem z tymi e, młodzieżowymi słowami roku, że mam wrażenie, że znaczy uważam, że tam powinna głosować młodzież po prostu, bo ja nie wiem. To prawda. Ja, wiesz, no ja już naprawdę. Tu nie masz esy. Ja mi naprawdę <laughs> daleko do młodzieży. Już. Znaczy nie, że daleko mi bardzo lubię młodzież, ale no nie, nie sądzę, żebym posługiwała się tym samym językiem. E, I oni, e, dzieci moich, e, moich e, przyjaciół, mnie czasem abdytują w tym, co jest. E, no, na przykład pamiętam, że. E, Jasiu, Jasiu Dąbrówka, czyli syn Natalii Kokulskiej Miśka mi kiedyś tłumaczył, co to jest Jolo, bo ja kompletnie nie mogłam <laughs> pojąć, o co w ogóle chodzi, a, a słyszałam to wszędzie widziałam to napisane. E, i e, Więc ja, ja tak e, nie do końca. Ale ja to znaczy, jest super, że międzypokoleniowo można się tak e, widzisz. To, nie to jest w ogóle bardzo. Jest bardzo, bardzo ekstra, in, in, jesteś jednak na czasie, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie. No właśnie nie wiem, czy jestem na czasie. No, Jestem na czasie w takim sensie, że coś tam rozumiem z tego, jak ci młodzi się komunikują. Natomiast, y, nie wiem, ja, ja trochę czuję taką, y, taki dyskomfort, kiedy widzę y, o, osoby w moim wieku, albo starsze, które usilnie próbują używać tej towary młodzieżowej, co że mi się przypominają tacy wiesz. Tzn. Mi się wydaje, że kiedy jak już dochodzi do tego momentu, że słowami młodzieżowymi no tak. zaczynają posługiwać się rodzice, tej młodzieży. Zaczyna się to robić dziwnie. Znaczy, to, to zaczyna być obciechowe po prostu. Tak. No wczoraj na, na właśnie był taki dzień, kiedy no, ogłoszono to słowo, młodzieżowe słowo roku. I nie wiem, nie wiem, na ile byłaś wczoraj w mediach i w ogóle w social mediach, ale to było to nie, Absolutnie tylko. nie do zniesienia, gdzie każda możliwa instytucja, firma. Próbowała wykorzystać to słowo i zaczynało się robić faktycznie bardzo niezręcznie. No więc właśnie, to samo było z tym śpiulkolotem, że po prostu zaraz to się pojawiło w reklamach, tak. i w ogóle wątpię, no, ja żeby teraz młodzież yy, używała tego słowa w jakimś takim. No myślę, że kontekście. jeśli zostało wykorzystane przez y, w ogóle y, taką w takim dyskursie społecznym, myślę, że młodzież zdecydowanie wtedy uznała, że to nie jest fajne. To, to już nie, to znaż, nie, to nie jest nie, fajne. bo to już jest coś już nie znaż. Znaż. dokładnie, że jakby dlaczego, dlaczego oni szukają tych słów, no bo oni chcą, żeby coś ich wyróżniało, nie chcą, żeby to, ten język był ich, prawda? A jak ten język jest przejmowany przez dorosłych, no to, no to od razu robi się tak trochę tak creepy. No. Już mnie no. to jest trochę może taka historia jak o tym, że nie, że to, co zakazane, smakuje lepiej, ale faktycznie ja mam takie poczucie, przynajmniej ja tak miałam. Dopóki rodzice nie byli do czegoś super chętni skorzy czy stawiali jakieś ograniczenia, no to to było kuszące, to było ciekawe, to było inne, to było moje, a w momencie, kiedy mówili, nie, no to okej. Okay. Nagle ja traciłam zainteresowanie, no bo, bo po co interesować się czymś, co, co jest to, dostępne. To jest w ogóle genialny trik wychowawczy, nie? Po prostu pozwalać dziecku na popełnianie błędów i, i, i jemu się odechcima tak, ich popełniać. Tak. tak, tak. Ja trochę też byłam tym, tym kasusem, że u mnie jakoś nie było za bardzo takich zakazów w domu i, i też zaowocowało to tym, że ja nie czułam, że ciągle, że ciągle, ciągle muszę próbować przekroczyć jakąś granicę. Bo, bo nie miałam wrażenia, że, że właśnie że ktoś te granice przede mną ciągle stawia. A odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, nie wiem, poczekaj, czy ese, czyli komu, kogo bym tak doceniła za ten rok, masz na myśli, mm -hmm. tak? Takie ekspresje tych pozytywnych uczuć i... Jezu, ja jestem zawsze naj, najsłabsza w chyba takich, okrzyk e... triumfu. A że okrzyk, Tryumfu, z kim radości. się to kojarzy? Mm -hmm. Albo komu, czemu, zdarzeniu, osobie. O, o Jezu, przepraszam, to jest dużo prostsze niż myślałam. Iga Świątek. Iga Świątek. Boże, jak ja uwielbiam iga Świątek. Ona u nas w iga domu, w sensie w moim domu, pod tytułem ja i mój mąż, ma ksywę córka. Znaczy Kuba zawsze pyta, córka gra dzisiaj? Bo ja po prostu, ja ją tak uwielbiam. Mam jakieś matczyne emocje w stosunku do niej. Nie no, Uważam, to jest że super jest... dziewczyna. W sensie z niej bije też takie dobro. Tak, właśnie ona to jest, znaczy tam ona to jest po prostu komplet, bo to jest dziewczyna, która jest obdarzona niebywałym talentem, jest szalenie pracowita, ale też osiąga niezwykłe sukcesy, największe na tej płaszczyźnie w ogóle ona w Polsce, nie zapomina kiedykolwiek. O tym, Tak, Ale ona nie zapomina też o tym, co ją do tego zwierząt. Wie, co jest ważne I, po, i wie, jak to wykorzystać, ma, jest równocześnie. W taki skromny, ale w taki fajny sposób, bo ja w ogóle nie przepadam za skromną. Mnie drażni to, że w Polsce w ogóle ta skromność to jest jakaś taka nadrzędna cecha, najważniejsza. Ja, ja po prostu uważam, że my, to nie powinno być tak, że to nie ma... Znaczy skromność jest fajna, jak jest szczera, a jeśli to jest fałszywa skromność, albo jakaś taka wymuszona, to moim zdaniem jest... Gdzieś mylimy w ogóle pojęcia. I też dajemy takie... Mm, Trochę dajemy cwaniakom narzędzie, żeby po prostu się wiesz, udawali kogoś, kim nie są, wiedząc, jakie, co będzie brzmiało dobrze. A ja na przykład mam taki radar, że ja bardzo dobrze czuję, co jest tym prawdziwym ja czyimś, a, a co fałszywym. I mnie to na przykład strasznie drażni, że ludzie podążają za kimś, nie widząc, że to jest ściema. O tak. tak, tak a tak. Iga, właśnie, ona, u niej to jest super szczere. Ona po prostu jest taka. Naprawdę... Um... Ma, ma tyle takiego, tyle, tyle uroku i takiej świadomości, ona jest tak młoda, a jest tak świadoma wszystkiego w ogóle, co, co się dzieje na świecie, tego w jaki sposób powinna zająć stanowisko, w jakich sprawach, co jest ważne, co jest, nie no, właśnie nie jest odklejona. Nie jest odklejona. Nie ma, odklejki. Nie ma odklejki. A mogłaby mieć tak naprawdę w miejscu, w którym się znajduje, nie jest trudno odklejać Bardzo wielu bardzo wielu a ona naprawdę radzi sobie świetnie i nie uważam, uważam, że to jest absolutnie nasze dobro narodowe. Ja po prostu i po każdym zwycięstwie coś tam pisze na tych Instagramach i się mówię, już jest głupia. <noise> mam wrażenie, że jako psychofankę przychodzę. Po prostu cały czas tam jej, wiesz, no, nie, nie mogę się powstrzymać. Ale naprawdę, no to jest essa moja. To jest essa. No, nie pomyślałam o tym, ale to jest faktycznie, to jest, to jest essa roku. No, to jest essa roku, zdecydowanie. Jezus, jak ona nie wygra teraz tych wszystkich sportowców roku i tych wszystkich, to ja po prostu. to w... ja będę pisała komentarze. Ja będę po prostu pisała komentarze, ja w ogóle jakąś akcję rozumiem, że nie może tak być. Tak. Ale tak sobie myślę o tej skromności yy, u Igi, myślę, że to jest kwestia trochę tego, że ona wie, kim jest, na co ją stać, co zrobiła, ale ona nie zapomina o tym i bardzo często podkreśla, kto przyczynił się też do tego sukcesu. Tak, tym bardziej, że ona jest szalenie naturalna, więc moim zdaniem, wiesz, ona mówi tyle. Niektóre rzeczy nawet mogłaby pominąć, prawdopodobnie. Po prostu coś tak z niej wylewa. Ona jest super zabawną dziewczyną. <grym> ona jest bardzo zabawna, ale ona po prostu jest super, super szczera. Dlatego ja jej y, nie jestem w stanie podejrzewać jakiekolwiek wyrachowanie, bo moim zdaniem tam naprawdę jest, c, c, co w sercu, to na języku. Ale naprawdę y, to jest jakieś, jakaś taka, taka jaskółka w ogóle, zwiastująca jakąś zmianę w tym. Nie wiem, na, naprawdę bardzo. Y, Mam nadzieję, że to pokolenie takie jest jak ona. Ja nie, nie, nie znam wielu osób z tego pokolenia, ale mam nadzieję, że właśnie to jest jakaś Czyli, taka. esa i nie ma odklejki. Tak, i że to mam, mam nadzieję, że, że dziewczyny równolatki Igi czy gdzieś tam w okolicy będą brały z niej przykład, i że to będzie taki role model dla nich, bo to moim zdaniem jest role model nie tylko dla tego pokolenia, to jest generalnie role model, mimo że ona jest taka młodziutka, ale bardzo bym chciała, żeby. Żeby właśnie żeby to były te wartości, na które patrzy się z uznaniem, to, co ona prezentuje. W takim razie przejdźmy do świąt. Dobra. Tak nie, nieuchronnie musimy, musimy dojść do tego tematu. A mówię nieuchronnie, ponieważ to jest z jednej strony jest fajny czas, ale też nie dla wszystkich. To jest taki te święta i ten okres okołoświąteczny jest takim dziwnym czasem, bo dla jednych jest to czas wyczekany, czas życzliwości spotkań z bliskimi, ale dla innych jest to przekleństwo. Jest to taki miks dziwnych tradycji, presji, oczekiwań, mm. wyobrażeń. Się pojawia miłość, nieporozumienia, kłótnie. No jakby w tym worku tak, to świątecznym toksyczne, jest to krzyczne relacje rodzinne, wszystko. I ja chciałam zapytać ciebie, bo mnie to bardzo ciekawi. Ty bardzo często podkreślasz o swojej takiej dobrej, wspaniałej relacji z rodzicami. W takim domu, który był wspierający, akceptujący. I czy ty musiałaś w związku z tymi świętami wypracować coś po swojemu? Czy był, były gdzieś jakieś takie zgrzyty, gdzie nie przychodziło to łatwo? Ja nawet nie wiem, czy to, czy to bo musiałam wypracować, ale. I to się, to się stało zupełnie niedawno. Tak naprawdę zeszły rok był dla mnie taki przełomowy. Ale ja nawet nie wiem, czy to wynikało z, jakich, z jakichś takich o, oczekiwań rodziców względem mnie, bardziej chyba z moich własnych oczekiwań względem jakby samej siebie. Bo ja miałam coś takiego, że rzeczywiście te święta. Ja w ogóle uwielbiam święta Bożego Narodzenia. Uwielbiam. Tak jak Wielkanoc już mnie tak. Nie kręci mówiąc kolokwialnie. Ja wiem, że dla katolika to powinno być ważniejsze święta. No ale umówmy się, ja nie jestem specjalnie dewotką. <laughs> te święta mają dla mnie więcej Narodzenie, Narodzenie. dużo bardziej tradycyjny niż religijny. I dla mnie to Boże Narodzenie to jest takie wyczekane święto rzeczywiście, bo też ono trafia w takim momencie. To zresztą nie jest przypadek z całą pewnością, że te święta są w, w grudniu, który jest najciemniejszym miesiącem w roku i że są światełka, i tak dalej. No bo no oczywiście... No właśnie, Ola to jest wspaniałe, przepraszam, muszę ci przerwać no. tutaj. Ten dzień jest wspaniały, bo oprócz tego, że widzę się z Tobą, to wyszliśmy z mroku po 22 tak, dniach. Tak, słońce Dziś było pierwszy słońce, Jezus, raz maria. Wyszło słońce. Ja myślałam, że to ufo, jak wyjrzałam, <grym> przez za Co, Co to jest? Aż zdjęcie zrobiłam, rzuciłam na Instagram. Tak, wyszliśmy z mroku po 22 <grym> dniach. Oj, 22 dni 22. to trwało? Matko, jedynie, ja też już zapomniałam, jak słońce wygląda. Tak, też dzisiaj byłam. To był, to był piękny dzień. W każdym Więc tak razie mamy ten grudzień, ten ciemny tak, miesiąc, grudzień, no, bo, no bo oczywiście ka każdy, kto mm, troszkę się interesuje tematem, to pewnie wie, że y, to Boże Narodzenie jako Narodzenie Jezusa to jest w ogóle... Bzdura, w sensie ten. Jakby. A, <laughs> Chodzi mi o to, że... bzdura, to jest wszystko. Bzdura. Nie, 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 bzdura w takim sensie, znaczy Jezus się urodził, ale w zupełnie innym miesiącu. To, to jest, to, to tak zostało po prostu ustalone w pewnym momencie, że to będzie ten grudzień. I bo te, bo te daty, to, to są tam w ogóle jakoś dużo później. I to właśnie bardziej jakoś na wiosnę, z tego co pamiętam. Natomiast właśnie ten, to, to, że to jest w grudniu, no to z całą pewnością nie jest przypadek, no bo właśnie jest ciemna. A tu patrz, światełka wszędzie, tak wiesz, choinka oświetlona, to no generalnie Miał to być śnieg trzeba przyznać, że bardzo to, to, ta atmosfera Magicznie. świąteczna umila nam bardzo ten najciemniejszy miesiąc w roku, prawda? Więc ja to, ja to doceniam bardzo. Ja jestem bardzo też po, po tatusiu, jestem wielką fanką wszelkich iluminacji. <noise> ja po prostu kocham iść wszędzie. po prostu mnie, światełka na balkonie mam przez cały okay, rok. Czyli już, wiemy, czyli już wiemy, czym tatuś się zajmuje. Tak, wielki iluminator, oczywiście. <noise> Więc my tam wespół, zespół, te, te w okręcamy wszystko tymi światłami. U nas jest, u nas jest bardzo świetliście zawsze w, w, na Boże Narodzenie. Natomiast, wiesz, miałam takie zawsze poczucie, no, w każdym się wiele lat od, no bo wiesz, no, najpierw to wiadomo, jak jesteś dzieckiem, no to po prostu to bardziej te święta rodzice organizują dla ciebie, nie, że ty jesteś bardziej tym odbiorcą tych świąt. No ale przychodzi ten moment, że zaczynasz mieć to poczucie, no, że teraz ty się musisz wykazać, nie, teraz ty musisz stworzyć tą świąteczną atmosferę we własnym domu. I to ty musisz zaraz mieć. Ja, ja jakoś zaczęłam się tak tym ciśnieniować sama sam, sama z siebie i dla siebie w gruncie rzeczy że nie mając czasu piekłam pierniczki po nocach jakieś robiłam bakłażany pokaszubsko w ogóle bo ja robię dużo takich wigilijnych potraw wegańskich I, i ja tylko że ja nie miałam na to kompletnie czasu i efekt był taki że mi się po prostu płakać chciało na tej sfrustrowana. Znaczy wiesz, no jest czwarta rano, a ja dopiero tam wiesz, kończę którąś blachę, zrobić. no i dokładnie wiesz, no, żeby było miło, żeby była atmosferyczne, żeby zrobić pierniczki. Wiesz, jest, to, jest, to jest kompletnie bez sensu. Ja w zeszłym roku stwierdziłam, dobra, że po prostu postanowiłam sobie, że jeśli będzie tak jak zawsze, czyli jeśli te pierniczki przypadną na moment, w którym po prostu już Kompletnie nie mam czasu. Bo ja też mam zawsze, wiesz, my zawsze wyjeżdżamy na święta i ja potem nie w ogóle długo nie mam. Jest dla mnie w ogóle ten okres grudniowy jest też taki bardzo gorący, bo ja muszę w ogóle bardzo dużo rzeczy załatwić. A święta Warszawie. zawsze jesteście tutaj? Tutaj nie, mówię, w Polsce. Nie, my Czy... zwykle my właściwie zawsze, prawie zawsze jeździmy do Szwajcarii, bo tam mieszka siostra mojego taty. Mhm. I, i jeśli by spędzić te święta z nią. Tylko my je właściwie organizujemy, bo no tak. No. Okej, okay, ale że to nie ale, jest forma jakby je... wycieczki, że wjeżdżacie na wakacje? Nie, nie, My jedziemy samochodem, wieziemy te karpie, po prostu pierogi, to wszystko. Tak, A to jest miejscu... pocztówki. Jeszcze powinniście w takim malutkim samochodziku jechać, mieć to wszystko I, na dachu. I saniami. I saniami? <laughs> Tak, tą, wiesz, mama trzyma paczki znaczy, na po Tak, no i potem zawsze jeździliśmy też z tego względu, że zawsze psy wozimy ze sobą, więc no dlatego zawsze ktoś musi jechać na kołach, żeby ten cały dobytek dowieść plus psa. Co najmniej jednego. Ja to taki ładny obrazek się maluje, ten samochód, te paczki, to, jest, to tak, jedzenie ja, szwajcaria, Tak, i ja w ogóle jadę na statu, Już drugi rok z rzędu jadę ja z statą i psem, więc w ogóle takie a mój mąż z mamą lecą samolotem, bo po prostu kuba leci na dużo krócej, więc bez sensu, żeby on tracił tyle czasu na podróż, to jest, wiesz, no, cały dzień w podróży, to jest, to jest daleko. I yy, yy, Więc wiesz, no, no jest to tak, no jest coś Ale nie to jest nie, fajne, no. bo to jeszcze ma taki element takiej, ja tak sobie myślę, takiej bliskości. Ty siedzisz zamknięta w samochodzie z tym tatą przez, przez cały dzień. Wam ja więc... przecież to jest taka misja, wiesz, że my musimy te pierogi dowieźć, wiesz, tak. my jesteśmy tymi po prostu, tymi... No tak, bo nie dość raga żadno jechać. dojechać. Pierogów, to macie cały procentów całe święta w jednym samochodzie. Tak, wszystko wiesiemy na miejsce. no, no i, Więc dla mnie generalnie zawsze ten czas przed wyjazdem jest bardzo, bardzo napięty, bo ja po prostu muszę wszystko załatwić już na zapas, też na początek roku, bo mnie wtedy nie ma. I, no i zawsze przychodzi ten moment, że właśnie. Wymyśl I obie obiecywałam sobie, nie, słuchaj, w tym roku, naprawdę pójdź po do głowy, odpuść sobie te pierniczki. Naprawdę, nie masz czasu na pierniczki. Nie masz czasu na pierniczki. Powtarzaj za mną, nie masz czasu na pierniczki. I przychodził ten moment, i to zwykle było coś typu 23 grudnia, skurde, pierniczki. Ja w tym roku nie mam pierniczków. I przed Wigilią wiesz, do rana te pierniczki. Myślałam, co ja w ogóle wyprawiam. I w zeszłym roku po powiedziałam sobie, dobra, jeśli znowu mi się ta sytuacja, odpuszczasz pierniczki, po prostu obiecaj to sobie. I odpuściłam. I ja naprawdę poczułam bardzo telepałocie tyle Cię przy, na, na kolacji wigilijnej? Nie, nie. Byłam z ciebie nieprawdopodobnie dumna, że, 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 że potrafiłam odpuścić. Wiesz, bo to ja sobie, nie, to nie to, że wszyscy mówią, będą pierniczki, nie, ja sobie sama, sama to narzucałam. sobie Że przecież ja zawsze mam pierniczki, no tak jakby do kogoś ładnej coś obchodzi ale ładne. znaczy trochę ich obchodzi, bo wiesz, że bo one są naprawdę świetne. jak wiesz, zrobisz no to na zrobisz, pewno tak, docenią tak, ale jak, jak nie, nie ma to myślę je, że nie ma końca a to świata. Oli pierniczki o jakie ładna ja o wiesz no ale no, umówmy się no da się żyć bez tego i, i, i koszt taki energetyczno czasowy jest czasami trudny. znaczy wiesz gdybym, gdybym to mogła zrobić w takim że sobie faktycznie nie wiem puszczam jakieś e, amerykańskie e, świąteczne pieśni z lat 50. bo ja lubię najbardziej na no, adapterze sobie puszczam, naprawdę. Wow, wow. E, i, e, i, I sobie wiesz, po prostu spędzam tak miło wieczór, no to by było ekstra, natomiast cisieniowanie się w tym momencie, kiedy nie masz na to czasu i musisz to robić między pierwszą w nocy, a tam czwartą rano, to to jest moim zdaniem już głupota. To jest chyba problem taki świąteczny, że my mamy pewne wyobrażenia, właśnie tutaj ta płyta, muzyczka z adaptera, no nie wiem, jakieś winko, czy na Par zimowy, robisz sobie w idealnym kompot nastroju suszu. kompot suszu i pierniczki, i w ogóle tu pies biega i śnieg za oknem, a potem nagle się okazuje, że no, po, po prostu gonisz z, upa, z wywalonym no. jezorem i nie ma, nie ma w tym nic przyjemności. No dokładnie. A już na pewno nie mam magii. Nie, ja właśnie w zeszłym, w zeszłym roku coś, coś tak we mnie przepękło, że stwierdziłam, że albo ja akurat w zeszłym roku wyjątkowo byłam e, w zeszłym roku byłam w Polsce. Nie, dwa, nie, przepraszam, to dwa lata temu chyba przepękło. Albo rok, to już nie pamiętam. Ważne, że przepękło. Bo, bo które święta spędzaliśmy w, w Warszawie z Kubą i, i jego y, rodziną, i ja tam bardzo dużo rzeczy wzięłam na siebie. To chyba nie wtedy mi przepękło, to jednak musiał rok temu bo wtedy jednak miałam dużo na głowie. I wiesz, i ja sobie tak odpuściłam pod każdym względem. Znaczy, nie tylko odpuściłam te pierniczki, ale w ogóle zaczęłam myśleć o tych świętach, że dobra, a może niektóre rzeczy można kupić. Czy naprawdę wszystko? Czy naprawdę, czy naprawdę musimy te, te, te uszka lepić, wiesz, lepić same? Czy może po prostu ktoś to robi bardzo dobrze i, i, wiesz, i, i skorzysta na tym, że my po prostu tej osobie zapłacimy, a, a my zaoszczędzimy ten czas, że może w ogóle jakoś tak. Po prostu w końcu wrzuciłam na luz i to były dla mnie bardzo przyjemne święta i w ogóle pojechałam na te święta z takim bo ja to wyartykułowałam, ja to w ogóle powiedziałam mojej rodzinie, że ja po prostu, ja w tym roku nie mam zamiaru się niczym stresować, w ogóle, wiesz co na przykład my robimy i weź ty mi to wytłumacz, ustalamy jakąś wytłumaczę. godzinę Wigilii, jest nas na tej Wigilii pięć osób. Ustalamy tą godzinę, przecież to od nas zależy, no, jaką ustalimy no tak. tą godzinę. Dlaczego my ustalamy taką godzinę, że nikt nie jest w stanie się wyrobić i są nerwy, że dlaczego jeszcze jest ta godzina, a my nie jesteśmy gotowi? Przecież to zależy tylko od nas. Dla mnie to jest tak absurdalne. To jest absurdalne. No, dle, to dlaczego sobie nie przesuniemy? Dlaczego w ogóle, dlaczego to musi być koniecznie o tej godzinie? Przecież to nie, to nie chodzi tak naprawdę o tą pierwszą gwiazdkę. Ja nie wiem, sobie, sami nawet jak sobie, tak sobie ustawiamy godzinę i jesteś w te pięć osób, załóżmy. No to nie daj Boże, że jest właśnie, nie wiem, dziesięć minut obsuwy, to już wszyscy są z Ale powinniśmy no no, tak, siedzieć no po prostu, przy stolet, no już, 10 po prostu minut już. Jak to? A, no dokładnie, no. Mam takie, no, porze, no to dobra, no to co, nie wyrabiamy się na piątą, to zrobimy o szóstej. Albo o piątej trzydzieści osiem, no po prostu, co to za różnica? Wiesz, no nie wiem, to nie jest no właśnie kurcia, ja tego to, Ja nie, naprawdę nie jestem w stanie tego pojąć, nie jestem w stanie tego zrozumieć, jak. Jak to po prostu wszystko działa w tym okresie świątecznym? Nie no Jak, jakoś, że że my to, to sami sobie, siebie... bo my po prostu wpadamy w jakieś takie kolejny, którymi jedziemy po prostu bez jakiejś refleksji, wiesz, że, że, że tak musi być po prostu, że są pewne no, rzeczy. Tak, to nawet nie jest jakby lęk i obawa przy tym, że ktoś nas oceni, czy wie sobie to, coś my pomyśli, sami się, sami oceniamy, się świetnie nie? oceniamy, tak? Myślę, no. że to jest w ogóle na, taka... A same, w szczególności same. same. No dobra, no ale to masz jakiś pomysł na to, yy, jakoś ci się udało, tak yy, od tego troszkę. Yy, tak, się tak, odsunąć. tak, ja ja tak, masz jakiś pomysł? W zeszłym roku byłam taką po prostu ostoją spokoju i taką po prostu. I miałam po prostu takie, że luz, Nie denerwuj, ale to nie ma znaczenia. No to, ale to, jak to, jak to jak to zrobić w takim razie. Nie wiem, musisz Nie wiem. Musisz to. Takie coś. Takie coś, co ja mam. Esa. Nie wiem. No. E, <śla> nie wiem. No właśnie m, u mnie się zaczęło dość tak m, e, no w taki błahy sposób po tych pierniczków. No po prostu moment, w którym powiedziałam sobie, to chrzanić to po prostu. W tym roku nie będzie pierniczków, nie mam czasu. Koniec, kropka, idę spać. Nie zajmuję się tym. I nagle mi coś się rozjaśniło w głowie, coś tak da, że wiesz, wstałam rano i w ogóle miałam, nie mam pierniczków i co? i Nic. Święta są i Święta są i wiesz, i, to, i jakoś potem pomyślałam, że tak trzeba ze wszystkim. Ale ja wiem, ja wiem że to jest ciężko. To, to wcale, to, to się wydaje proste, a jednak ciężko się przełamać. No chyba najtrudniej właśnie z samym sobą. Tak, tak, bo, bo czujesz, że przełamać. zawodzisz się i czujesz, że jakby nie sprostałaś sobie sprzed roku i sprzed dwóch lat i sprzed trzech i z Tak, tak, Zawsze ta dawałaś radę samej. Dawać. No ale w ogóle jeszcze ta historia o wzorowej uczennicy, tak. która jest zawsze przygotowana która zawsze jakby ma wszystko pod kontrolą. Aczkolwiek powiem Ci, że y, y, obiecaliśmy sobie z, z, z mężem, że w tym roku y, odpuszczamy sobie prezenty, bo nie mamy na to czasu i oczywiście, że mam nie wytrzymałam! Wiesz co? Powiem ci tak, na pewno ten odcinek będzie opublikowany przed świętami, więc A, kuba. Bo tam on nie słucha. Y... On Jak... też jest zajęty. Nie podsyłajcie kubie tego podcastu. A może lepiej niech wie, to może coś będzie miało no, Właśnie. No właśnie, miało być o tobie, więc może jednak. Słuchajcie, podeślijcie, jednak podeślijcie. zmieniłyśmy zdanie. No ale mamy tą historię dotyczącą no niestety tej przykrej yy, odsłony świąt, czyli rodzin. Które mają jakieś oczekiwania, przykre komentarze, wścibstwo, ciekawość mhm. i różnica zdań. E, nie wiem, jak to u ciebie wyglądało, ale domyślam się, że mm, jak podkreślasz, masz fajną relację z rodzicami, więc na pewno jest to o wiele łatwiejsze i, i przyjemniejsze. Zresztą sama mówisz, że lubisz święta, więc no na pewno nie jest to dla ciebie przykry czas. E, ale masz jakiś pomysł na to. Jak, jak poradzić sobie w ogóle z takimi, z takimi sytuacjami, kiedy dostajesz przykre komentarze, niezręczne pytania? Albo jak w ogóle, może nawet nie jak sobie radzić z takimi sytuacjami, tylko jak się może przygotować na taką sytuację? No, jest ciężka sprawa, bo. bo y tych toksyn jest bardzo dużo w tych relacjach rodzinnych. Zdaję sobie sprawę, że... Znaczy, trochę sobie nawet nie potrafię wyobrazić tego, że są rodziny, które siadają do stołów i one są, na przykład, totalnie skłócone, bo mają... Są, na przykład, po dwóch stronach barykady politycznie, a, a znam takie rodziny. Wiesz, i to, to, to musi być straszne, że siedzisz przy tym stole i wszyscy siedzą jak na szpilkach, żeby nie poruszyć żadnego tematu, który okaże się polaryzujący. No, no u, nas, u nas jest łatwo pod tym względem, więc ja nie mam takiego osobistego doświadczenia, które mogłabym się podzielić. Natomiast myślę sobie, że jeśli spodziewasz się tego, bo po prostu wiesz, że spotkasz się z osobami, które y, będą zadawały jakieś y, wścibskie, niezręczne pytania albo, y, albo usłyszysz jakieś uwagi, których nie chcesz słyszeć, ale których się jednak spodziewasz, no to myślę, że może warto mieć przygotowanych parę takich albo parę takich odpowiedzi zbywających, obracających w żart. moim zdaniem to zawsze jest... Ja... Tak, bo nie wszystko musi prowadzić do, do kłótni, tak? Fajnie no, szukać no, Znaczy ja bym się nawet, znaczy, w, wiesz, ja, ja na przykład mam, no miałam, wiesz, no ja bardzo dużo ludzi poznaję, spotykam w życiu, z bardzo wieloma osobami, nie wiem, pracuję, no gdzieś tam stykam się w, w różnych sprawach i czasami, czasami też... Trafiam na osoby, z którymi, przed którymi trochę muszę się ochronić, bo, bo mają. No nie wiem, no czasem trafiasz na osoby, która, która po prostu widzisz, że wzięła sobie na cel wyprowadzenie cię z równowagi. Mi to się zdarza. Że po prostu ktoś jest ewidentnie, ma taką energię konfliktu i próbuje mnie cały czas sprowokować. A ja jestem osobą mało konfronta, konfrontacyjną i nie lubię tego. Ja lubię, jak generalnie jest wierz ja wiesz, nie. nie a nie, nie mam nie interesuje mnie to, żeby każda osoba której nie lubię musiała wiedzieć, że jej nie lubię no bo po co, po co jej ta wiedza i jakby nie, wiesz, nie, nie... Po prostu wolę, wolę utrzymywać relacje z osobami, z którymi naprawdę mam ochotę te relacje utrzymywać, no ale czasami jest tak, że musisz też z kimś po prostu być w, ta, w jakiejś relacji na przykład, dajmy na to zawodowej, czyli to nie jest taka sytuacja do, nie, nie jest to do końca dobrowolne, no po prostu trzeba mm -hmm. jakoś funkcjonować wspólnie, mimo że te energie może są niekompatybilne. No to ja trochę stosuję taki, ja nie wiem, to jest taka, taka, taka trochę sztuczka zen, wiesz, że po prostu, tak jakby się wyobrażała, że jesteś taki bańce, od której wszystko się odbija, i to może brzmieć głupawo, ale ja uważam, że to działa. Znaczy, ja, ja to sprawdziłam na sobie. Ja, tak, ja po prostu tak robię. że jeśli spodziewam się ataku od kogoś, spodziewam się, że ktoś będzie mnie cały czas szczypał, i będzie próbował mnie jakoś zdenerwować i po prostu no, zaburzyć ten pion, to ja po prostu jaki taki mam, wiesz, bo, bo y, łatwiej jest odeprzeć tak jak się go spodziewasz. Najtrudniej jest wtedy, kiedy ktoś cię kompletnie zaskakuje, że właśnie wydawało ci się, że ta osoba jest ci bardzo życzliwa, a nagle mówi coś takiego, że ty w ogóle masz, a co to było? W ogóle kopuchem w łeb, że po prostu czujesz się zdradzona. Natomiast jeśli wiesz, że to się zdarzy, i możesz to w dużym stopniu przewidzieć, to moim zdaniem jednak idzie się przygotować na to. Czyli możesz trochę się wprowadzić w taki stan, że dobra ja to usłyszę, nie zareaguję i moim zdaniem e, nic tak tych osób nie, nie wybija, jak to, że widzą, że nie są w stanie cię zdenerwować. Znaczy no tak. właśnie jak, jeśli ty na, na, na różne docinki reagujesz uśmiechem, takim pobłażliwym, takim na zasadzie... A ty to zawsze, ty po prostu, twój, twój dyżurny żart, po prostu tak, a tak, 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 ja mhm, dokładnie, no wiesz, to... to jak nie ma trochę wiesz to są zwykle osoby, które się karmią tą twoją reakcją. Właśnie one potrzebują Ale też pewnie trochę tego tego rodzaju słabością może, bo jeśli słabością, faktycznie tak. odpowiesz takim tekstem w stylu: "O, no tak, ty i ta twoja śpiewka. No tak, mogłam się spodziewać tego pytania, bo jak żeby inaczej." No to to jest takie, że odpowiadasz w sposób no trochę w takim tonie żartobliwym. Ta, no tak, bo to są takie wiesz, na przykład bardzo Ale nie okazujesz słabości, jakby jesteś by... Tak, 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 tak no, wychodzisz... pokazujesz, że trochę ponad to, jesteś ponad że to, że nie, nie tak łatwo, zresztą te pytania ci właściwie nie ruszają. I wiem, że dla wielu dziewczyn te pytania o, o dzieci są, są bardzo... O partnera, gdzie, kiedy ten chłopak, kiedy kiedy, mosze, kiedy ślub, kiedy, ślub, kiedy, ślub, kiedy, kiedy dziecko. dziecko, kiedy drugie dziecko, a kiedy dziewczynka, kiedy jest dwóch chłopców itd. itd. I, I moim zdaniem na to zawsze... Wiesz, jak odpowiesz coś w rodzaju, że o, jutro najdalej pojutrze, to trochę jest, wiesz, jakby <laughs> trochę, trochę nie, nie ta, ta osoba nie wie jak na to, ale, ale na serio. No, no, Nie, raczej jutro, wiesz, patrzysz na zegarek i tak, tak. I to, to wiesz, to, to trzeba zbijać moim zdaniem, tak. żeby nie, żeby po prostu ukrócić. Yy, I yy, mi się kiedyś bardzo podobało, ja mam... Yy, Jakaś dziewczyna mi napisała, że ona że już miała tak serdecznie dosyć tego, że za każdym razem, jak były śluby, to ciotki, które tam stały z nią, wiesz, w rzędzie ją tam szturchały, że. Podżeberko. Że teraz twoja kolej. Że potem, jak zaczęły się pogrzeby, to ona zaczęła. No, coś to samo. <śla> Ale, no I, właśnie i to jest niesamowite, że niestety jest w tym jakiś taki pewien poziom abstrakcji. A który kończy ty się następna. na tym, że w jedną stronę można tak robić, ale w drugą stronę ty już jesteś bardzo niegrzeczna wtedy. Tak, ale ja, ja, ja uważam, że grzeczność jest przereklamowana i y, naprawdę y, te, 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 warto jest zacząć te swoje granice zaznaczać, żeby inni ci po prostu, y, wiesz, nie, nie deptali w środku, nie włazili nie z, bu, z butami y, w życie. I, i to. Y, ja bym tak naprawdę, jeśli mogłabym dać jakąś radę tym, tym osobom, które, które spodziewają się różnego typu docinek na, w, w przy wigilijnym stole, to bym zasugerowała, żeby sobie przygotować parę takich właśnie odpowiedzi, które po prostu zamkną temat. W podobnym, w podobnym tonie, takim też jakby żartobliwym. Tak, tak. Co nadal można powiedzieć jest jakby uznawane w kategoriach? No, jest to kulturalne, bo to nie jest hamska odpowiedź. To jest kulturalne, to jest nadal na poziomie, ale też mm, zamyka drzwi do dyskusji, moim zdaniem. No. Jest taki fajny, no, bardzo fajny. Na pewno bardzo nie fajny. ma powodu, żeby się tłumaczyć, bo to jest, od razu stawiamy się w takiej roli, tak jakbyśmy dawały do zrozumienia, że faktycznie te, fak, że faktycznie musimy się z czegoś tłumaczyć, że te osoby są w, w pozycji, w której, jakby, że, są na, że my wchodzimy trochę w taką rolę dziecka. Które po prostu. Wywołane zrobiło, jest do odpowiedzi. Wywołane do odpowiedzi i w dodatku jakby zrobiłaś coś złego, wiesz, co ktoś ocenia i ty masz się z tego wytłumaczyć. A, a tu nie ma, wiesz, to nie są, tu nie ma, że coś robisz dobrze albo źle, no po prostu każdy podejmuje decyzję za siebie, a nie dla innych. No to jeszcze to właśnie bardzo często pojawia się, to są w ogóle świetne życzenia zawsze. Tak. Bo, o, ja życzę sobie albo. Tobie życzę dziecka, ale w zasadzie to sobie życzę wnuka. Że to są jakby życzenia niekierowane dla kogoś. Tak, tak, to tylko jest, życzymy komuś tego, co sami byśmy chcieli. Absolutnie tak. I tu właściwie, i myślę, że wiele osób to robi w dobrej wierze, ale nie zastanawiając się nad tym, że to wcale nie jest fajne. To znaczy, jeśli wiesz, może być tak, że życzysz. Yy, Temu, tego komuś, kto na przykład już wie, że nie może mieć dzieci, na przykład, bo, bo już na przykład długo się stara, i nie, i nie ma może potrzeby wejść w i ochoty tłumaczenia się z tego. Nikt nikomu. nie musi się z tego tłumaczyć, a tym bardziej, że ktoś może być ciągle nie wiem, w tym procesie prawda, i nie chce zapeszać, chce się podzielić tym dopiero jak się uda. No to jest proces, to nie jest temat Oczywiście. albo tak, albo nie. I, i powiedzenie, no to życzę, życzę ci w tym roku dzieciusia, może być naprawdę bardzo bolesnym życzeniem dla takiej osoby, która w dodatku nie, nie wie, jak ma na to zareagować. Tak samo zresztą moim zdaniem, jeśli ktoś nie chce mieć dzieci, a rodzic, a rodzic mu po prostu co wigilię życzy dzidziusia, to trochę masz prawo też się czuć yy, no taka, no, że ktoś wmusza ci yy, po prostu no właśnie własno, własne, własne życzenie, własną wolę i jest głuchy na to, na, na twoje potrzeby. Zdrowie jest wystarczająco <laughs> zdrowie fajne. Jest, tak, zdrowie jest wystarczające. Zdrowe spełnienie się, jest bardzo fajne. Się przydaje, Ludzie się tak. spełniają na bardzo wielu płaszczyznach. Chole. I to nie jest tak jednoznaczne, i no, skupiałabym się na takich rzeczach, co, które są uniwersalnie fajne dla każdego, a nie, a nie na tym, co nam się wydaje, byłoby dla kogoś dobre. Wspomniałaś o tym wątku grzeczności. Mhm. I wydaje mi się, że jesteś, przynajmniej mi się jawisz, jako taka osoba świetna do poruszenia tego tematu, bo ja mam ostatnio jakiś taki problem. Mm, ja w ogóle nawet byłam u Was w odcinku w Mieście Kobiet mhm. w temacie. Właśnie różnic w wychowywaniu dziewczynek i chłopców, że chłopców wychowujemy do odwagi, do działania, dziewczynkę tak. wychowujemy do wyglądania i bycia grzeczną. Tak. I bycia um, miłą dla innych. I bycia miłą, tak. Yy, wspomniałaś, bo jako ta yy, prybuska przygotowałam się do rozmowy, więc tam tu nie. i ówdzie coś tam poczytałam, nie. posłuchałam yy, i, i mówiłaś, że ty byłaś grzeczną dziewczynką. Nie. I to nawet nie wychowywaną przez rodziców, że ty po prostu. Taka jesteś i taka byłaś. Oczywiście ta prezydentura twojego, Taty, wymusiła pewnego rodzaju no, konwencję, tak? No bo zakłada pewnego rodzaju, yy, domyślam się, etykietę zachowania w takich sytuacjach publicznych. No jak spotykasz królową Elżbietę, czy papieża, spotkasz się z papieżem? Tak, bo wiem, że razy. na pewno królowa Elżbieta była. Tak. tak, ale wiesz, tak się zastanawiam, bo przepraszam, mhm. y chcę dać ci skończyć. Y nie, to odnieś się do tego, ja sobie Dobrze. skończę za chwilę, y bo y właśnie to jest ciekawa rzecz z tą grzecznością u mnie, dlatego że ja. Y znaczy, słuchaj, no na pewno. Znaczy mi się wydaje, że w moim pokoleniu wszystkie dziewczynki generalnie były wychowywane do grzeczności. Po prostu to niezależnie od tego, niezależnie od rodziców, też społecznie byłyśmy tak wychowywane. Mhm. No właśnie, i to jest, to teraz ja tobie przerwę. Mhm. Po odcinku, w którym byłam u was, dostałam bardzo dużo nieprzychylnych wiadomości i komentarzy, no wręcz oburzonych rodziców, którzy mówią, proszę mówić za siebie, ja wychowuję swoją córkę inaczej. Ja mam takie. O Jezus, no ale nie mówimy o pojedynczych rodzicach, którzy super wychowują ja, i się tak, świadomie, raczej, tylko mówimy, że, tam, dzieci dokładnie. wychowują nie tylko rodzice, dzieci I wychowuje też. też społeczeństwo. Absolutnie, są Ja mówię jakby ogólnie o społeczeństwie też. Tak i nie mówiąc o tym, że w ogóle bardzo możliwe, że dzisiaj rodzice inaczej wychowują dziewczynki, no jednak bardzo wiele się zmieniło. E natomiast no ja jestem jeszcze dzieckiem PRL-u i wtedy my zdecydowanie miałyśmy się jakby wpisywać w jakiś schemat. I ja, ja nie potrafię nawet, wiesz, namierzyć jakiegoś takiego momentu, w którym bym to zrozumiała, jakichś konkretnych uwag, po prostu, wiesz, to, to jest po prostu w pewnym momencie dostrzegasz to w sobie, no i kurczę, skąd, skąd się to wzięło, że nagle widzisz, że, że cały czas się... Powstrzymujesz, że, że sama siebie do tej grzeczności zmuszasz. Że, że po prostu, Bo na przykład to, co mówisz, że jakaś tam była etykieta. Mi nikt tego nie. Nie, nie było żadnej. No nie byłaś tego. Nie, byłaś nie, nie było tego, tak? żadnej rozmowy, kiedy. Ja miałam 14 lat, jak to został prezydentem. Nie, nie było żadnej absolutnie rozmowy, żeby ktokolwiek, czy rodzice, czy ktokolwiek posadził mnie nie wiem, na krześle i powiedział: Słuchaj, teraz musisz uważać, bo. Nie wolno ci tego, 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 musisz być z kolei taka, taka i taka. Nie, nie było tego. Ja jakby sama. Ym, nie wiem w jakim stopniu sama sobie narzuciłam y, to, y, te, te, ten. Sama się wcisnęłam w ten gorset. Y, na ile po prostu. Y, znaczy, pewnie, y, pewnie gdzieś tam starałam się wpisać w to, co mi się wydawało, że się, że się tego ode mnie oczekuje. No na tej zasadzie. A te oczekiwania po prostu. No właśnie, wziąłem skąd? No, no z, zewsząd. Zewsząd. <laughs> zewsząd, zewsząd. I ja zdecydowanie, ale na przykład, wiesz, rzecz, która moim zdaniem bardzo. Mm, I to jest kwestia, której na przykład rodzice, myślę, nie czują tego do końca że to, że to też działa w ten sposób, ale na przykład to, że jeśli okazujesz jakieś emocje, to rodzic ci na to mówi coś w rodzaju. Jak na przykład płaczesz albo się złościsz i jest, dostajesz komunikat, że po pierwsze jak płaczesz, to jednak cały czas, ma, że, jednak, że nie płacz, nie płacz, nie płacz, ale dlaczego płaczesz, ale czyli jakby trochę jest takie, co często jest nawet w dobrej wierze, nie? bo po prostu Zazwyczaj rodzic, rodzic źle, w wierze, tak. też źle się czuje z tym, że dziecko płacze po prostu i, i wolałoby, żeby dziecko nie płakało, tylko żeby się uśmiechało, bo uśmiechnięte dziecko jest szczęśliwe, tylko że w rzeczywistości to płaczące dziecko czegoś, potrzy, po, znaczy potrzebuje czego innego niż powiedzenie mu, żeby, żeby się nie mazało, nie? Że, że, jakkolwiek, żeby nie płakało, żeby coś, po prostu trochę potrzebuje zaopiekowania się tą emocją, jakby zgody na tą emocję, zaopiekowania się nią, jakby zrozumienia jej, wiesz, a nie takiego, że komunikatu, że to nie jest pożądana emocja. Tak samo, Poza tym zazwyczaj płacz jest wynikiem tego, że nie, czy u dziecka czy u dorosłych, że nie radzimy tak. sobie z pewnymi emocjami, tak. że nie potrafimy ich czasami Ale zobacz, nazwać, czy przepracować w zobacz, sposób. co się dzieje ze złością i jaka tu jest różnica między dziewczynkami. Chłopcami. Dziewczynka to już w ogóle nie ma prawa się złościć. Dziewczynka złoszcząca się natychmiast wzbudza agresję do W sensie jak, takie, jakieś niezrozumienie, takie, że ma natychmiast przestać. Generalnie ewidentnie, to co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że. Yy, Znowu nie wiem, jak jest teraz, znam naprawdę mało małych dziewczynek i tego, jak są wychowane przez rodziców, ale z całą pewnością za moich czasów byłyśmy karcone za tak zwane brzydkie emocje, i takie te niepożądane emocje, typu, typu płacz i złość, i byłyśmy uczone tego, że jednak mamy być, mamy robić wszystko, żeby być miłe, uśmiechnięte, i takie wiesz, miłe w obyciu. Tu w ogóle y, zwracasz uwagę na ten wątek, który mnie najbardziej interesuje, bo mam wrażenie, że coraz więcej mówimy o tym wychowaniu, do bycia grzeczną, wychowaniu grzecznych dziewczynek, ale mam wrażenie, że dochodzi do takiego momentu, kiedy trochę zaczynamy mylić pojęcia. Y, mówię tutaj o grzeczności, wychowaniu do grzeczności. I tym konflikcie z byciem kulturalnym. Nie wiem, czy zauważyłaś trochę mhm. taką tendencję do tego, że ludziom zaczyna się mieszać kwestia kultury z tak. byciem grzecznym i grzeczna dziewczynka e, jakby jest tym, o czym ty mówisz tutaj, mhm. a trochę przestajemy szanować dobre wychowanie. Dobre mhm. wychowanie w, w takich kategoriach kultury. Gdzieś tak. nam się to zatraca i. Jest tak. ta tendencja do, okej, okay, odchodzimy od wychowywania do grzeczności i nagle gubimy dobre wychowanie i kulturę. Tak, tak, faktycznie, to chyba jest jakaś pułapka, bo y, tak samo jak, y, to, to już dawno zauważyłam, że też ludzie mają problem z oddzieleniem szczerości od chamstwa. O tak. <głos》>, tak. Po prostu, to naprawdę nie, nie jest tak, szczerość nie polega na tym, że mówisz cokolwiek i przyjdzie do głowy, nie, nie zważając na to, czy kogoś zranisz. No, tak, po bo prostu można to... być też właśnie, można nie być grzeczną dziewczynką, ale być dobrze wychowaną i kulturalną osobą. Dokładnie, to znaczy to jest tak, że dla mnie ta grzeczność jest po prostu... Wiążąca, to znaczy taka wie, że To jest właśnie ten gorset, który jest opresyjny. To jest który tobie robi krzywdę. I dlatego dla mnie to jest istotne, żeby się z tego uwolnić, po to, żeby móc postawić swoje granice tam, gdzie faktycznie je czujesz, a nie, bo wiesz, ta grzeczność trochę daje za duże prawa, innym ma za małe tobie, bo ona, ona zakłada, że ty masz. Przedkładać emocje innych nad własne, bo inaczej jesteś niegrzeczna. Jesteś niegrzeczna, jeśli ktoś chce, chce od ciebie czegoś, czego ty. Wiesz, na, nawet to, to, taki banał, wiesz, ja, na przykład pamiętam, jak byłam mała, to y, ciocie lubiły mnie całować w usta. Ja a bardzo tego nie lubiłam. Ja, ja bardzo nie chciałam tego. Wiesz, ja mam w ogóle taka. Um, ja mam y, za, zawsze czułam bardzo wyraźnie, gdzie są moje granice w takim. Ja, ja w ogóle jestem takim typem, że ja lubię się przytulać, a niekoniecznie na przykład nie lubię tego wcałowania po policzkach do tej pory. No pamiętam, że bardzo, mnie, bardzo nie lubiłam tego całowania w usta i pamiętam, że kiedy niech dawałam y, sygnał, wyraz temu, tak? że, że ja tego nie chcę, to byłam karcona za to. Że dlaczego ja nie chcę dać cioci się pocałować w usta? Bo jakby to było niegrzeczne, właśnie. Z względem tej cioci. Niegrzeczne. A to jest a absurd... czemu tak nie myśli o tym, że to jest niegrzeczne ze strony tej cioci, żeby ingerować to znaczy, gdzieś w Twoją przestrzeń? To Czy znaczy, wiesz, dlaczego ma. Znaczy popro... Myślę, że teraz to się zmieniło, ale no wtedy absolutnie nie myślało się o tym, że dziecko ma prawo ustawić, ustalić swoje granice. I że ja na przykład tak mam, jeśli mi. E, chociaż nie, bo to się ciągle zdarza, bo ja ciągle spotykam różne dzieci, które na przykład. E, wiesz są dzieci typu przylepy, a są takie, które są wycofane i nie chcą ci nawet, nawet ręki podać. I jak, jak mi na przykład taki jak ja spotykam takie dziecko i to dziecko chce się przywitać, a ono tam się chowa za rodzicem i, i ten rodzic mówi: "No nie, no co ty no przywitaj się". Ja mówię: "Nie, to, to jest okej. Okay. Nie chcę, to nie chcę". Nie, to nie, w ogóle to, to jest okej, okay, naprawdę. No nie zmuszaj tego dziecka do kontaktu ze mną. Ale to jest wartościowanie, kto jest ważniejszy, czy dorosły, no więc czy właśnie. dziecko. No więc ja ostatnio właśnie. zasłyszałam taką historię yy, dotyczącą dziecka moich znajomych. Chodziło o. Babcia czesała włosy temu chłopcu, jakieś tam dłuższe włoski. No, mały nie przepada za tym. To jest jakby jego jakiś taki atrybut, o który on sam dba. Mm, jasno to komunikował. Babcia nie postanowiła nie, nie słuchać tego komunikatu. I finalnie zachował się w sposób wykraczający poza pewne normy, tak mm -hmm. to powiem no i dramat nie był o to, że to babcia naruszyła jego granice, gdzie on jasno komunikował że, że nie, proszę, nie lubię, dziękuję grzeczny, kult, no, znaczy mówię grzeczny czytaj kulturalny sposób I, i to jest przykre, że finalnie stawiamy tego dorosłego jako nadrzeno bo babci teraz jest przykro, no że on właśnie. się tak zachował no, no a jemu właśnie. nie jest przykro? i to jest dokładnie, w ten sposób wychowujesz osobę która nie umie o siebie zawalczyć, bo cały czas ma wrażenie, że emocje wszystkich innych są ważniejsze od twoich własnych. I teraz to jest ważne. Tak, grzeczność, jakby wyrwanie się z tego, jest ważne w tym sensie, żeby zawalczyć o te swoje granice, siebie. o siebie, o to, żeby nie dawać innym siebie wykorzystywać, po prostu, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem. Natomiast to cię nie zwalnia z tego. Żeby być, żeby myśleć o innych, żeby, żeby wiesz, znać wszystkie magiczne słowa, tak zwane, prawda? Czyli po prostu przywitać się, podziękować, być życzliwym, być życzliwym dla innych, żeby to, to, to są dla mnie kompletnie dwie różne rzeczy. Aczkolwiek rozumiem, że przy wychowaniu to może być trochę trudne że masz, że jeśli chcesz dziecko wychować równocześnie na takie pewne siebie i nie, nie do końca oglądające się na innych, ale jednak wrażliwe na innych i też, no bo wiesz, to też musisz nauczyć nie przekraczania granic tych innych osób, prawda? No, ale jeśli sami nie jesteśmy tego nauczeni, jako dorośli, to też jak, jak mamy te dzieci, no, więc właśnie, to to jest strasznie skomplikowana sprawa. No. no, ale bardzo ja bym chciała, żeby wybrzmiało to... Że faktycznie wychowywanie do grzeczności jest trochę czymś innym od bycia po prostu kulturalnym i życzliwym, bo żyjemy w społeczeństwie i musimy umieć tak. zaznaczyć swoje granice i zawalczyć o swoje, ale jednocześnie no, to nie daje przyzwolenia na, na chamstwo, tak, na. Absolutnie, bo zwróćmy uwagę, że ta yy, grzeczność, znaczy to w niczym nie wadzi, bo to, że co to zmienia w kontekście Twoich granic, że po prostu jesteś dla kogoś miła, i nie wiem, gdzieś po prostu jak widzisz starszą panią, to zwolnisz jej, jej miejsce, bo, bo po prostu jesteś od niej trzy razy młodsza i wiesz, i to by się łatwiej stoi. Znaczy, to, co, tak. co ci to. To nie jest ta walka, którą powinnaś toczyć. Wow, no to jest bardzo ciekawy wątek, i myślę, że to będzie taki temat, z którym. No będzie coraz więcej nie chcę powiedzieć problemu, ale jest to taki bardzo mocny temat do, do przegadania, zastanowienia. No, tak jak ta kwestia, właśnie szczerość versus hamstwo. Absolutnie. Ja w ogóle bardzo często słyszę taki, wiesz, bo to oczywiście w internecie to, to jest największa plaga, ten problem, właśnie szczerość versus, versus hamstwo. I jeszcze, jeszcze bym do tego dorzuciła wolność słowa. Bo bardzo często jest tak, że ktoś po prostu pisze ci jakieś straszne rzeczy. Po czym jak, jak Ty zwracasz uwagę, że to. No, przypominasz o kulturze osobistej, to, to, to ten ktoś ci mówi, że no, ale mamy wolność słowa. Okej, okay, tylko jakby nadal obowiązuje kultura osobista. Znaczy, kultura osobista jest czymś, co nie jest normowane prawnie. Czyli są różne rzeczy, które możesz zrobić i prawo ci tego nie zabrania. Ale jednak świadczą o tobie bardzo źle no, <laughs> jako osób. Jak, ma, jak mawia klasyk, warto być osobą przyzwoitą, tak? Warto tak, jest jak być to, przyzwoitym. Mimo, tak, mimo że, się, mimo że nie zawsze się opłaca. Mimo, że nie zawsze się opłaca, warto być przyzwoitym I w ogóle ten czas świąteczny jest takim czasem, kiedy my mówimy o tej życzliwości, kiedy mówimy o tym byciu dobrym człowiekiem, i ja się zawsze zastanawiam, dlaczego akurat w święta. Przecież. Powinniśmy o tym rozmawiać. To jest bardzo ważne, nawet na co dzień. I nawet nie mówię o, takim, o takiej kwestii samopoczuciowej, przecież kwestia życzliwości i kwestia uprzejmości. Już badania nawet dowodzą, że to fizycznie na nas też wpływa, tak? Mm -hmm. Bo nie wiem, obniża y, ciśnienie krwi, reguluje krążenie, y, produkuje serotoninę, endorfiny, co jakby ergo oznacza, że też żyjemy dłużej, czujemy się lepiej, zmniejsza ryzyko chorowania na depresję. No same wspaniałe rzeczy. I myślę, że też zapominamy o tym, że życzliwość nie jest coś nie z czymś z czym się rodzimy to Jest umiejętność, której nie wszyscy są nauczeni, i tego można się nauczyć, i to można praktykować, i można ćwiczyć. I fajnie, że w okresie tych świąt o tym rozmawiamy, tylko szkoda, że pamiętamy o tym tylko w okresie świąt. Mam ochotę powiedzieć, lepszy ryc niż nie. <śledzimy> <śledzimy> no, może, że chociaż raz Co w roku. roku, w roku. No. E, no tak, no wiesz, to też y, pamiętam, że. Y, Różne osoby rozmawiałam z różnymi osobami, które prowadzą, yy, czy są zaangażowane w pomoc domom dziecka, i oni też zawsze narzekają, że, że zawsze w okolicach Bożego Narodzenia jest po prostu wielkie poruszenie, że trzeba teraz zbierać prezenty dla domów dziecka. I yy, efekt jest taki, że nagle jednego dnia oni dostają więcej rzeczy niż potrzebują, a potem przez następnych 11 miesięcy nikt kompletnie, nikt kompletnie się nimi nie interesuje. Więc jasne, że byłoby lepiej, gdyby to się jakoś rozłożyło porówno. No ale. Dobra, wróćmy od Ola do siebie, bo zacząć. tak miałyśmy rozmawiać o tobie, tak odpłynęłyśmy mocno od tego mm. stołu, odeszłyśmy. Yy, ja chciałam jeszcze Ciebie zapytać w tym wątku dotyczącym grzeczności, mm. albo w ogóle takiego i dorastania, i uświadamiania siebie w kategoriach takich kobiecych do czego ty dałaś sobie prawo z czasem, do czego nie dawałaś sobie wcześniej i ten pancerz, jakby w jakim stopniu on cię ograniczał, co musiałaś przepracować, albo no właśnie myślę, że w dużej mierze to były te, te emocje właśnie, wiesz, bo, bo y, ja miałam i to naprawdę, to ja mówię naprawdę o ostatnich latach, to się wydarzyło bardzo niedawno, że... to jest super ja po prostu zobaczyłam, że ja muszę no muszę trochę zawalczyć o, o siebie w takim sensie um, że jeśli coś mi nie pasuje się czuję, że ktoś nadużywa y, czy mojego zaufania czy takiego y, jak to nazwać takiego, takiej, y, takiej otwartości właśnie bo niestety to jest tak to jest dokładnie odwrotnie niż nam się wydaje bo wydaje nam się nam grzesznym dziewczynkom. Że jeśli my będziemy takie dla wszystkich miłe i grzeczne, to wszyscy nas będą bardzo lubić i szanować, i będą dla nas dobrzy, bo my jesteśmy dobre dla wszystkich. I to nie, nic bardziej mylnego. Znaczy jest dokładnie odwrotnie. To jest tak, że jeśli jesteś w jakiejś grupie, w której ty jesteś tą najmniej konfliktową, najbardziej ugodową, yy, i tą, no właśnie tą, stroną nigdy nie ma problemów, będziesz zawsze na końcu łańcucha pokarmowego. Zawsze w pierwszej kolejności będą się liczyli ci, którzy sprawiają problemy. Zawsze. Bo będzie, dlaczego, nie, no, no no, dobra, nie, no słuchajcie, no to tu musimy potem, no, no bo wiecie, wiecie, no tutaj ten to nam po prostu da do wiwatu, a ta to Jezu, nie no, ona po prostu nam tutaj, a ta, a ta, nie, a Ola to w ogóle, ona to z niczym miała problemu, to w ogóle to. Jej będzie ze wszystkim okej. Okay. Je, jej tam jest wszystko i ona nie, nie będzie robiła problemu. Tylko, że co jest kluczowe? Kluczowe jest to, że to nie jest do końca tak, że to jest wszystko jedno. To jest tak, że ty się, bo jeśli tak jest, to super, ale jeśli jest tak, że ty tak naprawdę... Wolałabyś tak jak tamci. Tylko chcesz być miła i grzeczna. I po prostu nie chcesz tego artykułować, bo, bo to jest niemiłe i nie chcesz, żeby cię przestali lubić. Nie no robi się tak niezręcznie. Tak, to to jest. To niestety ws wsadzasz się na minę. Bo w rezultacie, czy przyjdzie taki moment, że szlak cię będzie trafiał, że wszyscy inni, którzy są tacy nie W ogóle nie tacy, jak ty. Że oni mają dokładnie to, czego chcą, a ty jedna, która nikomu nie chcesz robić przykrości, masz ciągle, ciągle jesteś po prostu, wiesz, traktowana jak, no po prostu masz jakby najgorsze warunki ze wszystkich, no bo, no bo z nią to nie będzie problemu. I jeśli, jedyna, jedyny sposób, żeby to zmienić, to jest zacząć się stawiać. W ogóle nie ma, nie ma żadnego innego sposobu. Ale to jest praca, to też nie jest yy, zero -jedynkowe. Kochana, to zajmuje czas. To jest, i w ogóle pierwszych ileś Raz, razy zów, raz, raz mm. e, to, e, to jest wręcz. Ileś sytuacji. To jest wręcz bardzo, bardzo stresujące, bo e, strasznie się boisz, jaki będzie efekt. Bo, to, bo ty się naprawdę boisz tego, że oni cię przestaną lubić, że nagle się, oni się zorientują, że ty wcale nie jesteś taka miła, jak myśleli. I wcale nie taka grzeczna. I to naprawdę, żeby na początku się ileś tam razy przełamać, to naprawdę cię dużo kosztuje. Bo boisz się tej reakcji, bo my sobie bardziej wyobrażamy, znaczy i to jest ważne, i to bym bardzo chciała, żeby wybrzmiało, bo ja to już naprawdę sprawdziłam na sobie. My, się, my sobie wyobrażamy dużo gorszą reakcję, niż ona naprawdę jest. Bo to reakcja, która jest, to jest szacunek, a nie to, co my myślimy. Nam się wydaje, że właśnie, że oni, wiesz, że ty po prostu to powiesz, że tam typu, że ty po prostu oczekujesz teraz tego i tego, bo nie, nie może być tak, że tutaj jesteś postawiona w jakiejś sytuacji, która jest dla ciebie, nie wiem, niekomfortowa, niehigieniczna, do śniada, do śniada, do śniada, coś tam i ty teraz oczekujesz, że będzie tak i tak i myślisz sobie, że tam będzie co się z nią stało? Nie. To nie jest to. To jest okej. Okay. Tam jest zawsze taka reakcja. Tam jest reakcja Okej, okay, czyli ona, ona ma po prostu takie, takie oczekiwania, jakby wiesz, z nią trzeba się liczyć. I to jest niesamowite. I to jest tak, że w pewnym momencie to cię kosztuje dużo, to nie, nie, nie że tam za pierwszym razem cię kosztuje dużo, to będzie ci ileś razy kosztowało dużo, ale z każdym kolejnym razem zaczynasz, jak już wiesz, że te efekty były pozytywne, to to ci utwierdza w tym przekonaniu, że. E, znaczy, to po prostu, no wiesz, no ten stres maleje siłą rzeczy, bo już wiesz, że to. Że da się że to, że że to działa. Jakoś I że, to, można i że, to i że ten, ta, ta reakcja wcale nie jest zła, a wręcz przeciwnie. Także ja bardzo y, to jest taka rzecz, ja naprawdę ja się tego uczyłam na, nauczyłam na przestrzeni ostatnich paru lat. Ja w ogóle Słuchaj, gdyby ktoś mi powiedział wcześniej, ja na przykład nie potrafiłam w ogóle y, nie potrafiłam w ogóle rozmawiać o pieniądzach, nie potrafiłam negocjować żadnych stawek, nie potrafiłam y, po prostu nie było. I no, ja, to już w ogóle jest ja temat rzeka, ja kobiety i pieniądze. Tak, też miałeś ten temat w, w programie zresztą to był pierwszy odcinek tej, tego sezonu. Bo rzeczywiście kobiety mają duży problem z mówieniem o pieniądzach. E, i, e, I ja słuchaj e, miałam ja po prostu miałam jakieś takie poczucie, że jeśli ktoś mi jeśli ktoś mnie pyta, na przykład, jakie są moje oczekiwania finansowe, ja w ogóle nie wiedziałam, co powiedzieć, bo miałam wrażenie, że jakie kwoty nie powiem, to zawsze będzie za dużo. Nieskromnie. Że my taka nieskromna, a nie daj Boże, bym chciała więcej niż oni mi proponują. Co de facto stawiało mnie w koszmarnej sytuacji negocjacyjnej, bo ja po prostu zachowywałam się tak, jakby to fakt, że ktoś chce mi zapłacić cokolwiek, toż po prostu był, że powinnam dziękować, że w ogóle. Że w ogóle ktoś zadzwonił, że w ogóle że w ogóle, dzwoni, że w ogóle tak. chce mi cokolwiek zapłacić za pracę. Wiesz, straszne to jest i to jest, znaczy to jest głupie i to, i to, wiesz, ale to ewidentnie jest pokłosie tej cholernej grzeczności. I ja dopiero się nauczyłam, naprawdę no to mówię o ostatnich trzech latach, że po prostu nauczyłam się rozmawiać o pieniądzach, nauczyłam się sama, sama stawiać na negocjacje, wiesz, i dyskutować. Po prostu, wiesz, i za tym idzie, to ci daje tak dużą siłę, bo bardzo wzrasta Twoje poczucie własnej wartości. Jak widzisz, że ty wiesz też nie wiem, żaden agent ci potem nie nawija makaronu na uszy, że jak to on musiał walczyć, żeby ci podnieść stawkę. Ty po prostu robisz to sama, i widzisz, jaka, jaka jest odpowiedź na to. Wiesz, to jest jakby. To, to, no, to daje takie umocowanie takie, wiesz, w wiesz, tego poczucia własnej wartości. Więc to są takie rzeczy. Myślę, że tak, no, że z tym, z tym najbardziej się musiałam zmierzyć, czyli właśnie z tym, z tym wszystkim, z czym czułam się niekomfortowo, a, ale uważałam, że jakoś tak nie wypada nic z tym zrobić, bo. No właśnie, bo, jakoś tak... bo, bo, bo co? Bo my same nie wiemy, bo co tak. No nie, no bo właśnie, bo ktoś sobie coś pomyśli, bo ktoś pomyśli, że jestem nieskromna, bo ktoś pomyśli, że jestem niegrzeczna, bo ktoś pomyśli, że jestem niemiła, bo to w ogóle. W ogóle to jest. Słuchaj, przychodzi taki moment, ja nie wiem, czy to czterdziestka czy co, ale przychodzi naprawdę taki moment, że zaczynasz mieć tak wywalone na to, co sobie ludzie o tobie myślą. To jest tak uwalniające. Naprawdę to jest najbardziej uwalniająca rzecz, Ever. Jak w końcu po prostu przychodzi ten moment, żeby. W ogóle się sobie chyba w kwestii znowu, poczucia to... własnej wartości, w takiej świadomości, czas służy. Słuchajcie, dziewczyny, jak jesteście bardzo, bardzo, bardzo młode, to yy, jak, jakkolwiek to zabrzmi starzenie się, nie jest niefajne. Jakby nie, znaczy pod tym względem. Dojrzewanie, e, wiesz, no, powiem ci tak. No, jakby energii super. się miało więcej. <laughs> ale, yy, ale pod względem takiego świadomości, takiego pogodzenia ze sobą, takiego luzu wewnętrznego, no to to jest w ogóle jest nieporównywalne nieporównywalne. To po prostu to, jak łapiesz takie, no taki, taki, taki zwis już, no takie po prostu że już serio, no nie lubisz mnie, no, no i co z tego? Ale to tak podsumowująco, czego życzysz sobie i naszym słuchaczom, słuchaczkom, przede wszystkim słuchaczkom, ale mm. mam nadzieję, że też słuchaczom, na ten okres świąteczny i, i na, na A, cały na przyszły okres... rok? No, na okres świąteczny życzę, życzę dokładnie tego samego, czego sobie. <laughs> Czyli, żeby, to, żeby te święta minęły w takiej atmosferze po prostu luzu i przyjemności. I myślę sobie, że, mam, że naprawdę żyjemy w tak trudnych czasach. No to ostatnie trzy lata tak nam strasznie dały popalić, że nie ma co. Um, nie ma co. Intensyfikować problemów, które są mniejsze niż, niż te problemy obiektywne, których, od których nie uciekniemy siłą rzeczy. I naprawdę myślę, że warto się skupić na jakichś takich drobnych przyjemnościach i nawet tak zafiksować na nich trochę. Żeby, żeby się tak wiesz, nasycić dobrą energią na ten następny rok i po prostu wystartować dobrze. Bo na, jak na razie te ostatnie trzy lata, to po prostu każdy początek roku, Ja w każdy roku chodziłam z taką nadzieją, że, że teraz będzie dobrze. I po prostu za każdym razem to się zaczynało od takiego po prostu tak, wielkiego bólu, nie były e, łatwe. No. E, także e, no bardzo wam życzę, żeby naprawdę te święta były takim czasem, gdzie unikniecie tego tych wszystkich oczekiwań, również swoich e, własnych e, i e, będziecie potrafili się nimi po prostu cieszyć e, bez napinki. Super. Wezmę też dla siebie trochę tych życzeń. Po, polecam. Bardzo dziękuję, Ola. Mam ja nadzieję, dziękuję. że jeszcze nieraz będziemy miały okazję porozmawiać. Musimy na jakiś, jakiś postscriptum post się umówić. Na pierniczki. <laughs> tak. Dzięki bardzo. Dzięki. Dziękuję. To jest, moja mama się dobijała do mnie chyba pięć razy w trakcie. To był odcinek podcastu Jestem Kobietą marki Jest Biżuteria. Dziękujemy, że jesteś z nami. Zostaw swoją opinię o odcinku na naszym profilu na Facebooku lub Instagramie i wystaw recenzję na Spotify. Do usłyszenia!